Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku chcieliśmy się dowiedzieć, czego nam życzą studenci oraz pracownicy uczelni. Chciałam życzyć swoim studentom i wszystkim studentom tej uczelni najpiękniejszych, najcieplejszych, najwspanialszych świąt, bez względu na to, jak zdecydują się je spędzać. Życzę, żeby stół wigilijny był pełny, żeby zawsze, żeby święta były spędzone w gronie rodzinnym i żeby Sylwester również był udany. Na pewno cierpliwości, miłości z danej sesji jednej, drugiej oraz trzeciej, jeśli się uda, tak liczę. Żeby ten rok 2019 był rokiem niespodzianek, jak najbardziej pozytywnych i żeby zmienił nas na lepszych ludzi. Tego, czego sobie życzą wszyscy ludzie, żeby kłopoty ich omijały, żeby szczęśliwa była ich rodzina, żeby wiele było powodów do uśmiechu i tego chyba należy sobie samemu i wszystkim dookoła życzyć. Chciałbym pożyczyć, ale w języku białoruskim. Czy to możliwe? Nie ma sprawy. Dobrze. No to wtedy z Nowym Godem i Rastłom Chrystowym. Na tegoroczne święta chciałbym życzyć wszystkim studentom, wykładowcom, prowadzącym zajęcia, spokojnych, radosnych świąt w gronie rodziny, jak najmniejszej ilości problemów i żeby przyszły rok był lepszy od poprzedniego. Przede wszystkim życzę ludziom uśmiechu, bo to jest w życiu najważniejsze i żeby na ludzkich twarzach nigdy nie zagościł jaskółczy niepokój, a tylko nadzieja i chęć na nowe, wspaniałe życie w nowym przyszłym roku. Takiej beztroski, żebyście porzucili te wszystkie notatki, te wszystkie zeszyty, książki, o nich totalnie zapomnieli i włączyli, co? Radio. Radio, nie telewizję, bo radio w te święta zawsze jest magiczne, zawsze jest inne. No i warto przy radiu pozostać. Tego wam życzę najbardziej. Ale telewizję też można. Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju, szczęścia oraz radości przeżywanej w gronie najbliższych. Tego życzy UJTIK.